wspólnie z Leszkiem Milewskim stworzyłeś bardzo szczerą i osobistą książkę, w której dużo jest o twoim dzieciństwie i rodzinie. Czy uważasz, że twoje takie bliskie relacje z rodziną wpłynęły na to, że osiągnąłeś sukces i zostałeś profesjonalnym piłkarzem? Oj tak, myślę, że zdecydowanie, że ta rodzina towarzyszyła mi przez całe życie. Można powiedzieć, że poświęciła się mi, więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł odpowiedzieć zupełnie inaczej. Nie, tak, to jest główny fundament, to była właśnie moja rodzina. Ula, która z córką jeździły po każdym zakątku. Tylko mówiłem, że zmiana transferu, zmiana klubu i one po prostu były gotowe do przeprowadzki, więc miałem ogromny komfort i szczęście. A dużo też pisałeś o swoim ojcu, który był też piłkarzem i był też człowiekiem, który wpajał ci pewne zasady. Czy jego rola, ale też matki, to tak. Były takie dwie ważne postacie w twoim życiu i jeszcze siostra, prawda? O tak, rzeczywiście. No, bardzo blisko jesteśmy rzeczywiście i najpierw zacznę oczywiście od taty. To u niego wszystko się, od niego wszystko się zaczęło. On zaszczepił mi przede wszystkim tą miłość do futbolu, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Wielokrotnie rozmawiałem z nim po meczach, przed meczami, na świętach, przy stole, zawsze były... Typowa piłkarska rodzina. Dokładnie tak, więc rzeczywiście to było coś wyjątkowego, fantastycznego i nie ulega. Mama oczywiście nad tym wszystkim pieczę trzymała i była taką ostoją, a siostra to bratnia dusza, przyjaciel i super. Zakończyłeś niedawno piłkarską karierę, która jednak bardziej była związana z tą polską ligą. Czego zabrakło, żeby osiągnąć sukces za granicą? To były tylko kwestie sportowe, czy może coś więcej? Och, to jest dobre pytanie. W książce jest sporo napisane właśnie na ten temat, jakie błędy popełniłem na starcie, jakie błędy później popełniałem, a najważniejsze, jakie ograniczenia miałem. To też jest dobrze tam ujęte. Wydaje mi się, że można po prostu z tej książki wywnioskować to, co myślałem na temat i dlaczego nie poszło tak inaczej niż sam chciałem, żeby poszło. Ale jestem zadowolony ze swojej kariery. Jednak poza tym, że było troszeczkę tego słabszych momentów, to też były fantastyczne chwile, jakie spędziłem po prostu na meczach, na wyjazdach, ilu poznawałem fantastycznych ludzi, to jest niesamowite. To jakie były te słabsze momenty, o których wspomniałeś? Dużo ich było, bardzo dużo ich było. Było dużo, bo to była taka sinusoida. Wyjazd do Wiednia? Wyjazd do Wiednia był na początku super. Sam plan wyjazdu, że będę grał i że to jest liga dla mnie, to było optymalnie. Później nie grasz, wracasz do Norwegii. Pełen optymizmu, bo chcą cię, bo chcą, żebyś dla nich grał. Grasz, nie grasz dobrze. Później cię nikt nie chce. Wracasz do Polski. Jesteś w ŁKS-ie, zaczynasz piąć się do góry. W Śląsku Wrocław super historię, później w Lechii już słabiej. Więc generalnie ta cała kariera była taką sinusoidą. Rzeczywiście były dużo fajnych momentów, ale dużo było tych słabszych. Leszek powtarzał na Twitterze, w mediach społecznościowych, że pisząc tę książkę zaprzyjaźniliście się. Czy pomimo nawiązania tej takiej bliskiej relacji między wami były jakieś tematy tabu, których mimo wszystko jednak w książce nie poruszyliście? Czy można powiedzieć, że ta twoja autobiografia to jest taka najszczersza możliwa książka, jaka mogła powstać o tobie? Ona jest bardzo szczera. Przede wszystkim oczywiście chcieliśmy pokazać mi wszystko, z czym borykałem się do tego momentu. Nie omijaliśmy takich nieprzychylnych dla mnie sytuacji. Być może mniej im poświęciliśmy czasu, ale nie to, żebyśmy obchodzili gdzieś z boku temat. Oczywiście Leszek doskonale rozumiał, jaką książkę chce mieć. Koncentrowaliśmy się na tym, żeby można było pokazać drogę przede wszystkim, wyboistą, nieusłaną różami, ale też wielokrotnie kończącą się happy endem. Więc to był nasz zamysł, to było coś takiego. Dużo ciekawostek jest o moich kolegach, ale nie ciekawostek w postaci tego, z kim siedziałem po nocach, albo co inni robili, bo to oni w swoich książkach napisam. Ja napisałem swoją o sobie. To tak na koniec. Mamy niezdecydowanego czytelnika, który nie wie, czy kupić książkę Sebastiana Migi. Jakąś historię, anegdotę, przytocz fragment, może jakiś taki najciekawszy, twoim zdaniem, który może kogoś zachęcić do tego, żeby tę książkę kupić. Co? Co jest najciekawszego w tej książce, to jest to, że ją napisał Leszek Milewski.
Ja myślę, że dla niego ta książka warto po prostu kupić. A wszystkie historie, które są tam, to na pewno to są historie, które nie udzielałem w wywiadach, nie mówiłem o nich w wywiadach, więc wszystko praktycznie jest tam nowe. Nie chcę wyróżniać, bo ona mi się cała po prostu dobrze kojarzy i wiele czasu jej po prostu poświęciliśmy. Mam nadzieję, że ktoś jak będzie ją czytał, to będzie miał fajny wieczór albo fajne popołudnie i fajny czas z nią spędzi. I sam pewnie oceni, co było w niej fajne, a co nie.